Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór. Dziś Boże Narodzenie, a ja zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Historia mówi, że Chrystus się urodził gdzieś tak w wrześniu, ale no jest taka tradycja, że właśnie to jest przełożone na 25 grudnia. Złożyć życzenia, zauważyć, że ktoś koło nas mieszka. Warto wykonać telefon do osoby może nie bliższej, bo do nich dzwonimy, ale kogoś dalszego z życzeniami, że o nim pamiętamy. Ja na przykład mam syna, który chciałby mnie zaprosić na tego, ale ponieważ jest też sam właściwie, to ja podziękowałam, bo wziąłem, że wolę tutaj być, bo to czuję się lepiej tak jak w rodzinie. Kościoły chrześcijańskie zarówno wschodu, jak i zachodu świętują Boże Narodzenie 25 grudnia, choć według dwóch różnych kalendarzy. Czy jednak Jezus z Nazaretu faktycznie urodził się tego dnia? Te tajemnice usiłował zgłębić Bartosz Sagliński. W przeciwieństwie do Wielkanocy Boże Narodzenie nie jest świętem ruchomym. Dlaczego jednak przypada 25 grudnia? Ja zastanawiam się pan kiedyś? No widzi pan mnie. Nie zastanawiałem się. Nie. Zostało przyjęte? Nie zastanawiałem się. Myślę, że to jakiś datek od zawsze. Historia mówi, że Chrystus się urodził gdzieś tak w wrześniu, ale no jest taka tradycja, że właśnie to jest przełożone na 25 grudnia. Krótsze dni, stajenka narodziny Jezusa, 25, tak jest. Zielenie zimowe, tak? Słońce zatrzymuje się na 3 dni i dopiero potem... I tak mamy w religiach wszystkich. Z różnych religii przeważnie wychodziło 25 jakieś święta. Obojętnie, czy to były religie oparte na wierzeniach starosłowiańskich, czy jeszcze na innych, jakoś tak wychodziło właśnie te przesilenia, a być może władcy wymyślali święta wtedy, żeby ludzie mieli zajęcie. Wydaje się, że pierwsi chrześcijanie nie świętowali Dnia Narodzin Chrystusa. Przez pierwsze 4 wieki właściwie... Data narodzenia Pana Jezusa, ona w ogóle nie była dla chrześcijan istotna. Istotna była męka, śmierć, zmartwychwstanie, prawda? Więc przez pierwsze 3 wieki właściwie nikt nie obchodził Bożego Narodzenia. Tam czasami ktoś próbował wskazać, kiedy Pan Jezus się urodził, ale nie było to istotne. To właśnie w IV wieku narodzenie Jezusa zostało docenione przez chrześcijan jako wydarzenie będące niezbędnym warunkiem dla jego późniejszej śmierci i zmartwychwstania. Stało się tak prawdopodobnie w związku z popularnością świętowania urodzin w Cesarstwie Rzymskim. Najpierw to był 25 marca, dlatego że przyjmowano 25 marca, Żydzi mówili o stworzeniu świata tego dnia. Przyjęło się, że Chrystus też tego dnia zmartwychwstał i w związku z tym chrześcijanie na początku mówili, okej, pewnie równą liczbę lat żył. Dlaczego skończyło się zatem na 25 grudnia? Według Pisma Świętego Jezus z Nazaretu urodził się 6 miesięcy po Janie Chrzcicielu, który to przyszedł na świat w czerwcu. Najpopularniejsze tłumaczenie mówi jednak o 25 grudnia jako dniu sąsiadującym z zimowym przesileniem, po którym dni są coraz dłuższe. Jest to zatem symboliczne przejście z ciemności do światła, dobrze ilustrujące najgłębszy sens przyjścia na świat Zbawiciela. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Śpiewanie kolęd, składanie życzeń, spotkania z rodziną. Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji są wyjątkowe. Biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała zwraca uwagę na duchową istotę tego czasu i przekazuje życzenia widzom TVP3 Opole. Opłatek, ten biały chleb, on jest tym takim podstawowym pokarmem naszym. I to dzielenie się chlebem jest takie podstawowe, że to jest nasze wyrażenie naszych życzeń, najgłębszych, najskrytszych. Ma to swoje znaczenie symboliczne, ale też i takie znaczenie, patrząc na eucharystyczne, bo przecież będziemy korzystać i przyjmować chleb eucharystyczny, kiedy pójdziemy na pasterkę czy w pierwszy dzień świąt do kościoła. Zaśpiewać kolędy. Razem, chociażby tę wśród nocnej ciszy, jest prosta do zaśpiewania, Bóg się rodzi, tak, czy jeszcze inne. W niektórych rodzinach jest tradycja dłuższego kolędowania. Nie zapomnijmy o wspólnym śpiewie. Śpiew nas łączy.
dobry śpiew, muzyka, dobry śpiew jest też, jak mówi święty Augustyn, podwójną modlitwą. Tego wszystkiego wam życzę, obdarowania, radości, pokoju w sercu i wielkiej wzajemnej życzliwości i empatii w rodzinach. Najważniejszą uroczystością kościelną Świąt Bożego Narodzenia jest pasterka odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. O jej istocie i tym, że takich mszy jest obecnie w wielu kościołach odprawianych po kilka, każda dla innej grupy wiernych, Wiktoria Katus. Wiele parafii, wychodząc naprzeciw wiernym, msze pasterskie zorganizowało wcześniej niż o północy. W opolskiej katedrze pierwsza pasterka odbyła się o godzinie 15. Mamy też mszę świętą o 20 dla tych starszych. Bardzo się cieszę, że ktoś pomyślał o tych starszakach, którzy już czasami nie mają siły wytrwać fizycznie do północy. O 21:30 mamy pasterkę w języku niemieckim w kościele świętego Sebastiana i oczywiście ta centralna, jak w każdej innej parafii o 24:00 pasterka, która gromadzi też wiele osób chcących dotrzymać tradycji. Pasterka nawiązuje do pasterzy, którzy przybyli do Betlejem, by powitać Jezusa. W Polsce to jedna z najważniejszych mszy dla katolików. To po raz wtóry dla starszych przeżywane jak co roku święta, ale zawsze wzruszające, bo zawsze pokazujące w centrum naszego życia bezbronne życie małego dziecka złożone przez Boga Ojca w nasze ręce. I tak samo Pan Jezus ma się nie tylko zewnętrznie urodzić w stającej formie takiej czy innej figurki, ale przede wszystkim w naszych sercach. Nim jednak wierni zebrali się na uroczystych mszach, zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Według tradycji dzielili się opłatkiem, spożywali 12 potraw i obdarowywali się prezentami. To jest takie mistyczne dzielenie się chlebem, tak? Czyli jeżeli się dzielimy chlebem, wiadomo, że się nie pokłócimy. A wigilia to wieczerza wigilijna. Jaki jesteś w wigilię, taki będziesz cały rok. Uczestnictwo w obrzędach religijnych i czas z rodziną to dla wielu osób najlepszy sposób na spędzenie świąt Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie, wspólnie spędzony czas przed choinką, prezenty, wiadomo. Pasterka? Jak najbardziej, tak, co roku. Nie, właśnie rodzina do mnie przyjechała, z czego się bardzo cieszę. Rozmawiamy, spożywamy posiłek, rozpakowujemy prezenty, cieszymy się kolędy. Wspólnym przebywaniem. W ciągu roku brakuje czasu, a ten czas jest taki wyjątkowy. Święta są jednak przede wszystkim po to, by o relacji z Bogiem pamiętać nie tylko od święta. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wspólnie zasiedli do stołu, by upamiętnić narodziny Jezusa Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla mieszkańców tej placówki. Kamila Korzeniowska. Wielu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu święta Bożego Narodzenia spędza w placówce z własnego wyboru, tak jak pani Bronisława. Ja na przykład mam syna, który chciałby mnie zaprosić na tego, ale ponieważ jest sam właściwie, to ja podziękowałam, bo wziąłem, że wolę tutaj być, bo ja czuję się lepiej tak jak w rodzinie. Bo dla seniorów Dom Pomocy Społecznej to namiastka domu rodzinnego. Staramy się ze wszystkich sił, aby te dni były dla naszych mieszkańców radością. Przede wszystkim chcielibyśmy zastąpić im rodzinę, której niejednokrotnie nasi mieszkańcy po prostu już nie mają. O atmosferę w tym szczególnym czasie dbają także wolontariusze. Pomagamy nie tylko w okresie świątecznym, bo przez cały rok, a to jest ogrom empatii, który mam w sobie, który mogę tutaj spożytkować, dając radość innym i dostając też tą radość, bo jak można zauważyć, ci ludzie nas kojarzą, zapraszają, żeby podzielić się z nami opłatkiem i to jest takie obustronne zadowolenie i radość z tych naszych spotkań. Było dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Święta spędza się tutaj. Na wesoło. No to Jeszcze paczuszki dostaliśmy to całkiem. Tylko żyć i nie umierać teraz, nie? I tak niestety nie jest zawsze, jakbyśmy chcieli. Święta Bożego Narodzenia to tutaj czas szczególny, radosny, a jednocześnie bolesny. Pomagamy im przetrwać ten trudny czas, zwłaszcza teraz świąteczny, naszą obecnością, różnymi pomocami, prezentami. Nic to nie zastąpi rodziny, nic to nie zastąpi tej faktycznej bliskości, ale przynajmniej chociaż odrobinę. I sprawia, że nikt w tym świątecznym czasie nie czuje się samotny i zapomniany. Jako
Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. A co jeszcze przed nami w tym serwisie, proszę zobaczyć. Pawełek jest naszym kochanym synkiem. On dużo w życiu przeszedł, bo on urodził się z wadą wrodzoną. Święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą nam się z prezentami. Czy w tym roku byliśmy rozrzutni, czy może próbowaliśmy na nich zaoszczędzić? Co i dla kogo zdecydowaliśmy się kupić? To sprawdzał na opolskim rynku Maciej Dobrzański. Jakie prezenty pani w tym roku kupuje i też jakie ozdoby może na stół świąteczny? A my lokalnie kupujemy prezenty. Właśnie mamy tutaj pierniczki, miody też lokalnie. Wszystko to, co da się tak jakby w zasięgu komina, to kupujemy. To kupione tutaj, rozumiem, na naszym opolskim jarmarku? Częściowo tak. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, okazji do kupienia prezentów jest mnóstwo. Nie tylko w bogato wyposażonych sklepach, ale także na jarmarkach, takich jak ten na opolskim rynku. Jedni w święta grosza nie szczędzą, inni go liczą i wybierają prezenty. Raczej tańsze, bo w tym roku chyba ciężko wszystkim jest, także... No, tańsze i raczej dla dzieci kupujemy prezenty. Niektórzy są w temacie upominków mocno tajemniczy. To jest moja tajemnica, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć teraz w telewizji, bo później się dowiedzą, nie? Rozpoznają. Dowiedzą się pod choinką, nie? Co będzie. Są i tacy, którzy wolą polegać na sobie. Prawdziwe prezenty nie kupowane samodzielnie, tylko każdy dla każdego zrobi jakąś niespodziankę, taką, żebyśmy się mogli cieszyć. Bo wierzymy nadal w świętego Mikołaja, w gwiazdkę. Przy czym prezenty dla dzieci to dla wielu zdecydowanie priorytet. Staraliśmy się wybrać to, co ich interesuje, więc syn dostaje z koszykówki, a młodszy syn interesuje się końmi i też dostaje o tematyce konnej. Więc staramy się, żeby też to nie były jakieś drogie prezenty, drobne, żeby umieli się też tym cieszyć. W całym świąteczno-prezentowym szaleństwie warto jednak nie zgubić sensu świąt, zarówno w ich duchowym, jak i ludzkim wymiarze. Warto zapukać do sąsiednich drzwi, złożyć życzenia, zauważyć, że ktoś koło nas mieszka. Warto wykonać telefon do osoby, może nie bliższej, bo do nich dzwonimy, ale kogoś dalszego z życzeniami, że o nim pamiętamy. Według danych zebranych przez portal rankomat.pl przeciętnie Polak wyda w te święta 1490 zł. Z tego 565 zł przeznaczone zostanie na prezenty. Wybór prezentów to oczywiście rzecz szalenie ważna, ale w te święta najważniejsze jest bycie z drugim człowiekiem. I właśnie tego w imieniu całej redakcji TVP 3 Opole serdecznie Państwu życzę wraz z życzeniami wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Maciej Dobrzański, Bożonarodzeniowy, Kurier Opolski. Państwo Korczakowie z Opola latami starali się o potomstwo, aż w końcu zdecydowali się na adopcję. Niespełna dwuletni Pawełek znalazł u nich miłość i szczęście. Chłopiec wymaga jednak kosztownego leczenia i rehabilitacji. Bez tego nie będzie mógł rozwijać się tak jak rówieśnicy. Dlatego rodzice proszą o wsparcie. Natalia Janus-Hempel. Co ja mam za piłę? A co ja mam za piłę? Co mam za piłę? No chodź, to już chyba nie wstać. Wstajemy, tak? Pawełek niebawem skończy 2 latka. Być może gdy dorośnie, nie będzie pamiętał tego, co już zdążył przeżyć. Chłopiec był bowiem w tej grupie dzieci w domu dziecka, których nikt nie chciał. Ludzie bali się go adoptować, bo ma bardzo bogatą historię medyczną. W lipcu tego roku los uśmiechnął się do maluszka. Znalazł nowych rodziców. Pawełek jest naszym kochanym synkiem. On dużo w życiu przeszedł, bo on urodził się z wadą wrodzoną serduszka, VSD, miał wszytą łatkę na sercu, miał założony banding tętnicy płucnej, miał jelitka na klatce piersiowej, tak zwana przepuklina przeponowa, także też był w trzeciej dobie operowany, no i był cały czas pod sondą, karmiony sondą, więc tak troszkę niestety nasz kochany synuś przeszedł. Rodzice robią wszystko, żeby zapewnić chłopcu nie tylko kochający dom, normalne, beztroskie dzieciństwo, ale przede wszystkim zdrowie. Leczenie i rehabilitacja Pawełka są jednak kosztowne. Kwoty są naprawdę ogromne, bo to przykładowo wizyta u neurologopedy, gdzie sesja trwa 40 minut, kosztuje 250 zł, a w ciągu miesiąca nieraz są 3-4. Wiadomo, zarobki w Polsce są jakie są, też teraz żona jest na macierzyńskim, ja też pracuję na pełen etat, ale to też nieraz nie wystarcza. Dlatego zgłosiliśmy się o pomoc do Fundacji Się Pomaga.
Tu każda złotówka pomoże chłopcu w dojściu do zdrowia. Brak regularnych wizyt lekarskich i odpowiedniej rehabilitacji sprawi, że chłopiec będzie miał poważne problemy z rozwojem. Będzie mu coraz ciężej dogonić tych rówieśników, więc o to głównie walczymy, żeby on po prostu nie był za bardzo do tyłu, żeby on dogonił tych swoich rówieśników, no bo Pawełek ma 2 latka, a jest na etapie takiego 9-10-miesięcznego dziecka. Pawełek jest spełnieniem marzeń państwa Korczaków, a ich kolejne, największe, dotyczy zdrowia ich syna. Żeby mógł już swobodnie jeść i mówić. Żeby po prostu miał zapewnioną przyszłość taką, jaką by mógł sobie sam wymarzyć. Mamą już jestem, więc bo to było no, nasze takie pierwsze marzenie, a drugim naszym teraz, w sumie pierwszym marzeniem, to jest właśnie, żeby nasz syn był szczęśliwy, żeby był samodzielny, żeby stanął na nogi i myślę, że wtedy będzie okej. Okay. Pawełkowi można pomóc, dokonując wpłaty poprzez portal Się Pomaga z dopiskiem Paweł Korczak. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. I to wszystko w tym serwisie. Drodzy Państwo, w imieniu całego zespołu przygotowującego Kurier Opolski dziękujemy za to miłe spotkanie i życzymy wspaniałych świąt. Do zobaczenia.